A teraz mu uciekamy, ale biegniemy do Azji Centralnej, do Kazachstanu. Przy telefonie Krzysztof Strachota, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Autor najnowszej, najbardziej bieżącej, krótkiej siłą rzeczy analizy dla Ośrodka Studiów Wschodnich tego, co się dzieje na ulicach kazachskich miast. Z czym mamy do czynienia? Z rewoltą przygotowaną, z rewoltą, która ma program, czy z rewoltą, która jest całkowicie takim żywiołowym ruchem społecznym? Co się dzieje w Kazachstanie? Wygląda na to, że mamy do czynienia właśnie z rewoltą żywiołową o niesłychanie dynamicznym przebiegu, która w ciągu 2-3 dni ogarnęła właściwie cały kraj i która, zapędziła władzę w kozi róg. To trudno w tej chwili wyobrażać sobie, że to samo wygaśnie, czy samo się wyhamuje. A kto w tej chwili rządzi w Kazachstanie? W tej chwili prezydentem kraju jest Kasymżomart Tokajew. W praktyce tytuł pierwszego prezydenta z licznymi kompetencjami zachowuje Nursultan Nazarbajew, który był pierwszym prezydentem, założycielem, można powiedzieć, twórcą współczesnego Kazachstanu. A czy Nazarbajew i Tokajew mają jeszcze realną władzę w Kazachstanie, czy już tylko nominalną? To bardzo trudno jest ocenić, zwłaszcza w tak dynamicznej sytuacji. Oczywiście sprawują władzę, oczywiście dysponują siłami porządkowymi, które w jakimś tam stopniu są im posłuszne. Rewolucja, czy ta rewolta nie doprowadziła do stworzenia alternatywnych struktur, nie zastąpiła aparatu państwowego, ale bez wątpienia jest to władza znacznie ograniczona protestami. Dochodzą nas informacje, nie wiemy, jaka jest ich wiarygodność, jaka jest ich także, na ile one korespondują z kazachską rzeczywistością tej rewolty, ale informacje o tym, że te tłumy rozbrajają żołnierzy, że na stronę tych zrewoltowanych obywateli przechodzą policjanci. Obraz takiego państwa czy reżimu, dyktatury, która się rozsypuje. Tak, takie liczne doniesienia są. Można zakładać, że one są prawdziwe, że faktycznie żołnierze czy siły policyjne są rozbrajane albo przechodzą na stronę protestujących. Wygląda na to, że jest to stosunkowo powszechne, ale też nie na podstawie tych informacji nie można przesądzać. Każda rewolucja czy każda rewolta ma takie momenty. Na Białorusi również były sytuacje takie, gdzie policjanci czy urzędnicy państwowi przechodzili na stronę protestujących, co nie przesądziło bynajmniej o zwycięstwie protestów. Właśnie mamy w tyle głowy sytuację na Białorusi, gdzie powszechnie i to przytłaczająco powszechny był sprzeciw wobec Łukaszenki. Mówiono, że 90% obywateli go nie popiera, nie życzy sobie jego rządów, a mimo to reżim przetrwał te najtrudniejsze chwile, skonsolidował się i utrzymał władzę na Białorusi, chociaż musiał część jej oddać do Moskwy. Inna historia. Teraz tutaj nie wiemy, jaka jest dynamika tego procesu, ale możemy rozpocząć jej początek. Początek może trochę prozaiczny, ceny gazu. Tak było? Tak. Obecne protesty zaczęły się w mieście Żanaozen w związku z podwyżkami cen LPG, które wzrosło 100% w porównaniu z rokiem ubiegłym, które doprowadziły właśnie do lokalnych protestów, które się to rozlały. A od żądań obniżki cen gazu bardzo szybko pojawiły się bardziej radykalne, ale hasła o charakterze politycznym, ale one nie były ubrane w jakiś taki polityczny język, w sensie, że nie stały za tym instytucje, nie wiązały się z jakimś konkretnym programem. Natomiast pozwolę sobie wrócić na chwilkę do tej Białorusi. Różnica jest taka, że protesty na Białorusi trwały przez wiele tygodni, jeżeli nie miesięcy, a protestanci przysłowiowo zdejmowali buty, żeby stanąć na ławkach. Tutaj mamy do czynienia z żywiołowym, ludowym jakby buntem, znaczy gdzie dochodzi do starć, do strzelaniny, gdzie zajęto rezydencję almatyńską prezydenta, gdzie zajęto to lotnisko. To jest zupełnie nieporównywalne co do istoty charakter tych protestów i w związku z tym działania, możliwość działania władz też są zupełnie inne niż w przypadku Łukaszenki, ale taka dygresja. I szanse, to z kolei pozwolę sobie na dygresję z mojej strony, od siebie, że być może dzięki temu szanse tej rewolty są znacznie większe. Czysto ekonomiczny powód wzrost ceny gazu, ale jeżeli taka informacja, może nawet trudna, bo wzrost o 100% ważnego surowca, ale jeżeli
to doprowadza do takiej rewolty, to chyba możemy śmiało postawić tezę, że ten konflikt gdzieś się tlił już wewnątrz i nie tylko o gaz chodzi. Tak, absolutnie. Znaczy tutaj doszło do pewnej kumulacji problemów czy napięć, które narastały od 30 lat, których każdy z nich nie wyglądał na niepokojący czy zagrażający państwu, ale które się zebrały do kupy. To jest kwestia zmiany pokoleniowej, znaczy doszli do głosu ludzie młodzi, którzy nie mają ograniczeń starszego pokolenia, nie mają wdzięczności za prezydenta Nazarbajewa, za to, co ty robił wcześniej. Doszło do głosu zmęczenie elitami lokalnymi, elementami korupcyjnymi, które znowu na tle innych państw nie były jakieś szczególnie rażące, ale były i były dostrzegalne i dokuczliwe dla ludzi. Znaczy potrzeba radykalnej zmiany, która się zbierała przez przynajmniej ostatnie kilkanaście lat, gdzieś się ujawniła właśnie z całą gwałtownością swoją. Ale z drugiej strony dyktatura Nazarbajewa, potem jego następca, chociaż Nazarbajew, jak powiedzieliśmy, zachował istotne elementy kontrolne w mechanizmach władzy w Kazachstanie, to nie była dyktatura najbardziej krwawa na obszarze postsowieckim. To nie była dyktatura, która nie mogłaby się pochwalić pewnymi sukcesami ekonomicznymi chociażby. Absolutnie, na tle sąsiadów, a przypomnijmy, że sąsiadem jest Rosja, sąsiadem są Chiny, czy na przykład Uzbekistan, czy Turkmenistan, można było powiedzieć, że to był dosyć aksamitny autorytaryzm, który unikał masowych prześladowań, który unikał jakichś bardzo brutalnych prześladowań przeciwników politycznych, gdzie te zabójstwa polityczne dochodziło do nich, ale pewnie można byłoby na palcach jednej ręki policzyć w przeciągu ostatnich 30 lat, gdzie nie było obozów koncentracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Władza, która podejmowała próby, żeby tą demokratyzację jakoś w taki stopniowy sposób wprowadzać, tylko że bezskutecznie. Też te reakcje władz na protesty w pierwszych dniach, na obecne protesty, one były bardzo stonowane. Nie doszło do brutalnej pacyfikacji. Na początku władze czyniły ustępstwa. Można mniemać, że tutaj pewna też ustępliwość ze strony władz mogła zostać potraktowana przez część protestujących jako wyraz słabości. Przy telefonie Popołudnia Wnet Krzysztof Strachota, ekspert i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, kierownik zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej tegoż ośrodka. A co wiemy o kierunku politycznym tego buntu? Czy już tam się wykrystalizowała jakaś, no może nie sztywna organizacja, ale przynajmniej program albo hasło, albo kierunek, jaki chcieliby Afganistanowi czy Kazachstanowi nadać protestujący? Nic nie wiadomo mi o ukonstytuowaniu się żadnego politycznego przedstawicielstwa tych protestów. Padają hasła polityczne w różnych miejscach kraju, w różnym natężeniu. Pojawiają się hasła oczywiście odejścia Nazarbajewa, przeprowadzenia wyborów. Pojawiały się hasła nacjonalistyczne, kazachskie, pojawiały się hasła antyrosyjskie, ale wydaje mi się, że jest za wcześnie, żeby to jakoś podsumować i na pewno za mało tego jest, za mało wiemy, żeby to próbować uogólnić w skali całego kraju. To cały czas jest bardzo żywiołowa, bardzo potężna, ale żywiołowa, taka powiedziałbym antysystemowa, ale nie stricte polityczna rewolta. Nie można jej jakoś narzucać na siatkę poprzednich fal rewolt w krajach postsowieckich, Kaukazu czy Azji, nie centralnej, ale Kaukazu czy naszej części kontynentu europejskiego. To nie jest taki protest, który by można chociażby z Gruzją porównywać, czy można? Nie. Te rewolucje, które zresztą też w Kirgistanie miały miejsce, one z reguły dotyczyły fałszerstw wyborczych, miały jasno sprecyzowane siły polityczno-opozycyjne, które czuły się oszukane w czasie wyborów i to one stały na czele tych protestów. No, Majdan pewnie był troszeczkę inny, tam ta reprezentacja polityczna protestujących również się kształtowała na Majdanie i troszeczkę na boku zostawiła tradycyjne siły opozycyjne, ale dominującą rzeczą w tych protestach, o których pan mówi, tych kolorowych rewolucji, to właśnie były wyborcze rzeczy, gdzie była bardzo jasno zdefiniowana opozycja i mniej więcej zdefiniowany kierunek tych przemian. Tutaj chociaż czegoś takiego nie widać. Wektor antyrosyjski, który był wyraźny, czy w pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, Majdanie Niezależności, czy Euromajdanie, ale także na Kaukazie, tutaj też się pojawia, też jest
jest ten element odczuwania Rosji jako zagrożenia, czy jako państwa, które zbyt daleko ingeruje w życie państw postsowieckich, w tym wypadku Kazachstanu. Tak, jest taki wątek. W Kazachstanie jest taki nurt polityczny nazwany nacjonalpatriotami, który akcentuje konieczność pełnej suwerenności Kazachstanu, który jest niechętny Rosji, który postuluje jakby zmniejszenie roli języka rosyjskiego w Kazachstanie. I ci ludzie i te hasła również dochodzą do głosu w czasie tych protestów, ale mówię, że jest zdecydowanie za wcześnie, żeby nadawać temu, co się dzieje, antyrosyjski charakter. Ja myślę, że w bardzo odległy sposób, i nie sugeruję w ten sposób wyników procesu, który obserwujemy, to troszeczkę przypomina arabską wiosnę, znaczy gdzie również w pierwszych tygodniach protestów nie bardzo było wiadomo, czy one będą miały charakter prozachodni i demokratyczny, czy będą miały charakter islamski, czy one będą rozliczeniem po prostu w ramach elity jakiegoś Egiptu, czy innej tam Tunezji. Tutaj chcę jeszcze raz jakby podkreślić, nie widać i za wcześnie jest, żeby nadawać polityczny charakter temu, co się dzieje. Ale to skoro nie możemy znaleźć odpowiedzi, czy jest za wcześnie na szukanie tych odpowiedzi, przynajmniej tych pewnych wewnątrz protestu, to może na zewnątrz gdzieś leży odpowiedź, jakby spojrzeć na to z sytuacji Rosji. Co nam to, jaką tam nam to wiedzę na temat tych protestów dołoży, jeżeli byśmy spojrzeli na tą rewoltę oczami rosyjskiej propagandy? To znowu jest bardzo trudna rzecz. Znaczy, z jednej strony osłabienie Kazachstanu, kryzys w Kazachstanie jest na rękę Rosji, byłby pożądany przez Rosję, byłby okazją do zwiększenia kontroli nad Kazachstanem, ale forma, w jakiej to się odbywa, jest absolutnie, wydaje się, sprzeczna z interesem rosyjskim. To co do zasady nie jest dobrze, kiedy ludzie zbierają się na ulicy i atakują władzę, czy mieliby tę władzę odsunąć. Nie jest w interesie rosyjskim pogrążenie Kazachstanu w chaosie, który mógłby być nie do posprzątania kazachskimi rękoma. Znaczy, nawet gdyby Rosja miała jakoś interweniować w Kazachstanie, byłaby to impreza bardzo kosztowna i niosąca ze sobą cały szereg ryzyk. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili, w jaki sposób się dzieje w Kazachstanie, gdyby miało to eskalować, dla Rosji byłoby dużym wyzwaniem. Stworzyłoby oczywiście szanse, ale byłoby bez wątpienia bardzo dużym wyzwaniem i problemem. Jest to dla Rosji. Ja już wiem, że Rosja to nie jest bezpośrednio zakres pana działalności eksperckiej, ale pytanie samo się nasuwa. Putin jest akurat bardzo aktywny w tej chwili, i to w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, aktywny na arenie międzynarodowej. Afganistan może mu przeszkodzić w rozgrywce na Kazachstan może mu drugi raz. Coś tam Afganistan rzeczywiście siedzi w naszej świadomości od wydarzeń z sierpnia. Czy Kazachstan może pokrzyżować plany Putina wobec Ukrainy i naszego regionu świata? Znaczy, mamy taką dynamikę wydarzeń w Kazachstanie, która nakazuje podchodzić z pokorą do tego, co się będzie działo tam jutro albo co się będzie tam działo za tydzień. Oczywiście hipotetyczny wariant jakby trwałej destabilizacji Kazachstanu zaabsorbowałby uwagę Rosji. Myślę, że utrudniłby jej realizowanie jakichś bardzo ambitnych projektów na zupełnie innych odcinkach. Ale to Rosja jest jakby dużym krajem, mam duże możliwości, w różny sposób może kalkulować użycie swoich sił, więc na pewno nie daje też gwarancji, że to przekreślić cokolwiek. Na pewno byłoby dużym wyzwaniem, na pewno byłoby to absorbująca rzecz. Też pamiętajmy o tym, że to, co się dzieje w Kazachstanie, bezpośrednio będzie rzutować na inne państwa Azji Centralnej, na Kirgistan, na Uzbekistan, być może na Tadżykistan, czy na Turkmenistan. Także Rosja, no cały świat, ale Rosja w tym wypadku musi się liczyć też z groźbą pewnej reakcji łańcuchowej, czyli z rozszerzeniem się tych ewentualnych problemów. No i ostatnie pytanie, które już się gdzieś tam pojawia w analizach ekspertów, że sytuacja w Kazachstanie pokazuje, jak czasami niestabilne są tego rodzaju dyktatury. Może być także odbierana
na Kremlu jako swego rodzaju ostrzeżenie, jeżeli ta rewolta nie osłabnie, będzie miała taką dynamikę i w ciągu kilku dni doprowadzi do obalenia całej konstrukcji politycznej przez 3 lata tworzonej przez Nazarbajewa, to może być odczytywane nie tylko w Azji Centralnej, ale w samej Rosji jako poważne ostrzeżenie. Tak może być to czytane. To ja tutaj 3 krótkie rzeczy. Tak, oczywiście dyktatury mają to do siebie, że są twarde, ale jak to się mówi, czasem kruche. Absolutnie to, co się dzieje w Kazachstanie, musi niepokoić Rosjan. I tak jak mówiłem, to, że to jest rewolta i że ewentualny sukces tej rewolty byłby potraktowany jako zły przykład. Natomiast daleki byłbym od tego, żeby oczekiwać, że Rosja mogłaby pójść jakoś bezpośrednio w efekcie tego, co się dzieje w Kazachstanie, drogą Kazachstanu. To są jednak troszeczkę inne państwa, troszeczkę inne systemy i wydaje mi się, że takiego prostego przełożenia nie ma. Powód do niepokoju jakby jest. Poczucie, że to jest jak byłby zły precedens, absolutnie jest. Ale chyba nie oznaczał to bezpośredniego zagrożenia dla Rosji. Jeszcze ostatnie pytanie o to, co być może nas najbardziej interesuje w takim najbardziej przyziemnym znaczeniu. System energetyczny, na ile to może spowodować perturbacje na rynku surowców energetycznych? No, jak najbardziej może. Kazachstan jest ważnym producentem i ropy naftowej i gazu. Ewentualne zakłócenia w produkcji i w eksporcie pewnie mogłyby wywołać psychologiczną reakcję na to, że na jakieś wahania cen. Myślę, że to jest też powód, dla którego sytuacją w Kazachstanie są zaniepokojone Chiny, które podobnie jak Rosja, bardzo nie lubią, kiedy te rewolty dochodzą do głosu, a po drugie właśnie importują i ropę, i gaz z Kazachstanu i z całego regionu Azji Centralnej, więc one bezpośrednio byłyby tym zaniepokojone. Czyli do wszystkich zawirowań na rynku gazu i ropy jeszcze możemy dołożyć sobie Kazachstan i będzie kolejny czynnik windujący ceny czy ropy, czy gazu. Krzysztof Strachota, Ośrodek Symfonii, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.